Tereny wokół muzeum zamieniły się w jedno wielkie obozowisko, a przyległe do niego pola były miejscem bitew. Walki stoczyły wojska francuskie, pruskie i rosyjskie. Wszystko było prawie tak jak w 1806 roku, kiedy to po zwycięstwie nad Prusami armia Napoleona Bonaparte wkroczyła na tereny dawnego zaboru pruskiego. Polskie jednostki rozpoczęły intensywny marsz przez Pomorze, wkraczały do kolejnych miast, śpiewając pieśń „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”. Jej twórca, poeta i polityk Józef Wybicki podążał tuż za żołnierzami. W Będominie miłośnicy epoki napoleońskiej odtworzyli tamte wydarzenia. To ma być żywa lekcja historii, dlatego że tu nie było historycznej bitwy, a więc rekonstruujemy tylko pewne działania, które się na tym terenie odbywały. Jest to niezwykle ciekawe dla rekonstruktorów, dlatego że efekt jest do końca nieznany, a więc dla nich samych też zaskakujący. A poza tym myślę, że atrakcją są oddziały, które przyjechały do nas z Litwy i z Łotwy, a więc chcemy rozszerzać swoje oddziaływanie na kraje właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, te, które są w Unii Europejskiej, i będziemy też zapraszali w następnym roku Czechów, którzy są bardzo wysoko notowani w Europie. W tym roku o mały włos batalia nie odbyłaby się. Kryzys dotknął wielu stałych sponsorów imprezy, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. No niestety sytuacja finansowa w budżecie jest fatalna, ale po pierwsze jest to piąta batalia, więc jubileuszowa. Po drugie, tradycji nie należy przerywać. Poza tym nawiązaliśmy bardzo silną nić współpracy między wszystkimi partnerami, organizatorami, czyli samorządem gminy, powiatem kościerskim, Towarzystwem Przyjaciół, Muzeum Hymnu Narodowego, i szkoda byłoby po prostu burzyć to, co się przez te ostatnie 5 lat budowało. A poza tym myślę, że to jest świetna promocja tego muzeum i akurat ziemi kościerskiej. W tym roku obozy wojskowe w Będominie przeżywały najazd turystów. Inscenizacje napoleońskich walk obejrzało kilka tysięcy osób.